Dlaczego ty reaktywowałeś zespół Homo Twisty? To chyba już rok temu, skoro sam mówisz, że to jest twoja największe fiasko finansowe. Tak, to jest zdecydowanie największe fiasko finansowe i dlatego właśnie zreaktywowałem Homo Twist. Masz za dużo pieniędzy? Żeby mieć na co wydawać pieniądze, bo to jest kosztowne hobby. No właśnie. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. I po co? Tak wytłumacz mi facetowi, który lubi, znaczy ja lubię w ogóle ciebie jako Maćka Maryńczuka, ale w Homo Twist ta ciężka muzyka, ona się nigdy nie przebiła, tak jak twoje piosenki. Nie, i się nie przebija. No po co to robisz? Ale to jest trochę tak, ja bym to porównał do samochodów. Czasem człowiek się po prostu lubi przejechać cięższym sprzętem. Sam widziałem, że przyjechałeś takim półterenowym teraz. No tak. Na co dzień masz takie wyścigowe auta. A co jakiś czas lubisz sobie wsiąść do Jeepa, nie? Lubię. Czy coś w tym stylu. No, no to jest właściwie to samo. Co jakiś czas warto się przejechać ciężkim sprzętem, bo całkiem być może, że można wjechać tam, gdzie jeszcze nikt przed tobą nie był. I myślisz o tym, że ten projekt się rozwinie, będziesz go kontynuował bez względu na... Tak, liczę na to, że zrobię karierę światową, gdyż jestem światowym artystą, tylko utknąłem na tym zadupiu. Maciej, mnie się podoba twoja bezczelność, ja się uczę, daleko mi do ciebie, ale się zbliżam. Ale, bo ty lubisz mówić o sobie, nie? Mówisz o sobie, że jesteś poetą, wieszczem, że czytasz w przyszłość. Tak, oczywiście, przewiduję przyszłość. No dobrze, ale w czym twoja kontrowersja jest lepsza od kontrowersji na przykład Dody? A Doda jest kontrowersyjna niby w czym? Że znowu jej tam deszczownica nie zadziałała? Co to za kontrowersja? Wiesz, o co chodzi? Wychodzi dziewczyna i mówi tak, jaka jestem okropnie zdenerwowana. Ja chyba nie dam rady w ogóle wyjść na scenę. Jezus Maria, pomóż się mi. Potem schodzi z tej sceny. Nie działa deszczownica! Kiedy ona się cieszy tym wszystkim? Kiedy ja zobaczę człowieka, który wskakuje na scenę, kurczę, z czapki nadaje świetne teksty, nie ma nic przygotowanego, a wszystko mu idzie. Kiedy ja zobaczę prawdziwy talent, a nie wymęczony, wydręczony, wiesz, nie wiadomo, ile ludzi zaangażowane do tego, żeby wreszcie ten dream show zadziałał i na koniec się okazuje, że jednak deszcz nie pada. Wiesz. Jest to najlepsza recenzja tego programu, jaki słyszałem. Jaką Dokładnie, wiesz. Na koniec, naprawdę. Na koniec się bardzo okazuje, bardzo że dziękuję. Coś nie działa. Dziewczyna schodzi ze sceny i znowu zdziera z siebie ubrania. Mówi, ja go zabiję za to. No, nie dałeś rady, stary, kurka odkręcić, czy po prostu jesteś złośliwy i kogoś nie lubisz? Bo to może to jest to. A zazdrościsz na przykład Dawidowi Podsiadło, że gra stadiony? Tak, to w ogóle nie, szlak mnie trafia z tego powodu. To jest program Zakończymy karierę Maćka. Zazdrościsz mu bardzo? Bardzo. W kurcie? W kurcie. Mnie też! Uważam, że nie jest tego wart. Uważasz, że nie jest tego wart? Uważam, że nie jest tego wart. Dotykasz świętości. Ale nie zazdroszczę mu tylko jednego, bo my dzięki temu, że niestety nie jesteśmy w stanie zapełnić stadionu, musimy zagrać tych 80 do 100 koncertów rocznie. Dzięki temu cały czas jesteśmy w trasie, cały czas jesteśmy w formie instrumentalnej, cały czas jesteśmy w takim jakby no, artystycznym sztosie muzycznym, no nie? Mhm. A ktoś, kto gra tam 5 stadionów na rok, to ja nie wiem, kiedy on jest w sztosie.